Zajmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szanowny panie wójcie, szanowni radni, zaproszeni goście, wszyscy na tej dzisiejszej inauguracyjnej sesji. Chciałem bardzo gorąco pogratulować wyniku wyborczego, pogratulować wprowadzonych radnych do rady gminy, pogratulować porządku, który mieliśmy przyjemność oglądać i możemy wyciągnąć wniosek, że to, co ustalają radni zarówno pańskiego komitetu, jak i mojego, jest zgodne z waszymi przyszłymi działaniami. Życzę dużo zdrowia, życzę dużo sił, życzę, aby pan zrealizował swój program wyborczy dla dobra naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Najważniejszym kapitałem naszej gminy są jednak ludzie, mieszkańcy, którzy tworzą wspólne dobro, jakim jest nasza mała ojczyzna. Wspólnie jako jedna zgrana społeczność możemy osiągnąć najwięcej. Razem będziemy budować lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, zachowując jednocześnie nasze dziedzictwo i wartości, które są fundamentem naszej tożsamości. Drodzy nowi radni gminy Święciechowa, niech to zaufanie, którym obdarzyli was mieszkańcy, zaprocentuje przez najbliższe 5 lat kadencji samorządu wytężoną pracą na rzecz lokalnej społeczności i przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy. Życzę nowym radnym wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji w pracy w samorządzie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim moim bliskim, przyjaciołom, rodzinie, zaangażowanym osobom oraz mieszkańcom za wasze zaufanie i wasze wsparcie. Razem możemy więcej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.